Dzień dobry, witajcie w kolejnym holu zakupowym z Biedronki. Byłam w Biedronce na zakupach, to oczywiście Wam nagram. Więc zapraszam Was do oglądania. Laura się musi posilić, bo picie się chce, bo to moja pomocnica. Byłam w Biedronce, jak wracałam, ale powiem Wam, że jest godzina 19. W Biedronce byłam tak o 18, przed 18 i były takie puchy. Nic, po prostu no masakra, naprawdę nie, no, nie było co wziąć. Strasznie wszystko wykupione było na weekend. O, no, ale coś tam się... A to trzeba baterię włączyć? Nie. Ej, nie drap kocie. A to się włącza. Tak, dawaj. Działamy, bo to, żeby nie przeciągać. Taką słomkę Laura sobie wzięła, to w gazetce Wam pokazywałam. Upatrzyła, ej! Tak, w gazetce było? Nie drap mi, co to jest, drapak czy co? Pusia. Było w gazetce w ulotce, jak Wam pokazywałam. To jest ta słomka, co się jak ciągnie. Pokażę Wam w którymś vlogu. A tam chyba się włącza. Tak, ona wzięła sobie z kotkiem i ona będzie robić miau. No. Miałam szczęście, bo był tylko jeden kotek. Jeden ostatni kotek był, więc i Laura... I pomarańczowy. Tak, Laura miała szczęście. To dużo. Kilo cukru to standardowo Paweł bierze, mimo to, że mamy 10 kilo w domu. Tutaj jeszcze taką futrzastą piłkę. O jedno opakowanie było otwarte i to jest takie coś, taka futrzasta piłka. I tam jest taki, żeby nadmuchać, jak się to nadmucha, to jest taka piłka w kształcie takiego misia z futerka. Akurat też to był taki kotek, a do wyboru były takie, takie różne dekoracje, takie misie. Mi się spodobał ten kotek. Ale ten był najładniejszy, bo naprawdę tamte tak nie wyglądały fajnie, ten był najładniejszy. Bo jego jak się zrzuca, to on... Może taką minę robi, nie? Mm-hmm. Że go boli tak. Więc takie coś też Laura sobie wzięła. Ale co chciałam powiedzieć Wam? Nie wiem. Może jest trochę ciemno, ale mam tylko tu światło zapalone, więc już nie będę, słuchajcie, cudować. Bułeczki te takie z sezamem, z różnymi ziarenkami, bo są bardzo dobre. Dawno nie jadłam, naprawdę nie jadłam. Ho, ho, ho i jeszcze trochę. Dziewczyny, team, dudy. Dziewczyny, które lubią dudę i jedzą razem ze mną, wiedzą, że jesteśmy team pasztetowych, dud. Kiełki tu, Amelka sobie wzięła takie rzodkiewki. Laura, podajesz czy nie? Bo jak nie, no to może ja to wezmę i odłożę. Dwie paczki tych chrupek dla kotów, one je jeszcze w miarę jedzą i była promocja, przy zakupie dwóch było coś taniej. Ale tu położę, bo one zaraz się do tego dobiorą. Też te takie ciasteczka, takie smaczki to Laura bierze dla kotów. Dla mojej pusi. Dla pusi, no ale daje wszystkim po trochu. Bakuś, jakiś taki serek z takimi piankami. O, tak ta słomka wygląda. Tak, tak ta słomka wygląda. I to się włącza. Tak ta słomka wygląda, to włącz i zademonstruj. Pociągnij tak jakbyś... A, to musi być woda w środku. Poczekaj, to może Ci soczku naleję, mam tu soczek. Chcesz? Tak. A tu jest bateria, bo tu bateria tak. Jest. O! Już jest. No, napij się soczku. Tylko razem miał czoło? Ale to dlaczego naciskasz? No bo tu jest jakiś włącznik. Ale to powinno być jak ciągnie się to, że ten. A jest tu... No tak jak Amelka była taka mała, to ja jej takie sąki kupowałam w Biedronce zawsze. To jak się ciągnęło, to, no, to on odgłos. Się. Czekajcie. Nie wiem. Mi nie idzie to. No widzisz, to się ciągnie. Bo to jest taki włącznik. Ale Amelka miała nieraz te krowy i tak dalej, jak była taka właśnie mała. I się ciągnęło i... Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Dobra, później przeczytam, bo może coś źle robimy. Jeszcze wzięłam taki paszyt z borowikami. I go dzisiaj wszamię sobie na kolację, bo aż normalnie mam ochotę. Serki wiejskie, wysokobiałkowe, to Paweł sobie wziął takie serki.
dwa ciasta, a jest drugie? Nie. Dwa takie ciasta francuskie też wzięłam. O, właśnie dwa z myślą na takie te, no, paszeciki. Takie z szynką, z serem. Sera nie wzięliśmy. Sera nie kupiliśmy. Ale dobrze, że ja mam kawałek jeszcze taki spory sera, bo mówiłam... Ale jak ja usłyszałam pasteciki... Ale mówiłam do taty, ser, i nie wziął tego sera w końcu, zapomnieliśmy. Batoniki, takie te zdrowe batoniki, orzechy, orzeszki ziemne, migdały, orzechy włoskie i miód. Kiedyś powiem wam, że parę lat temu miałam bardzo dużą fazę na te batony i bardzo je lubiłam. W szczególności jak było, był pod spodem z tą polewą czekoladową. To było bardzo dobre. Więc wzięłam sobie, bo mnie tak naszło na takie wspomnienia. Mówię. A w ogóle powiem wam, że nie wiem, co mi się dzieje. O, pompka do tego jest. Pokaż, pokaż, jak to wygląda. Zobaczcie, to jest taka piłka. I do tego jest pompka, bo ja myślałam, że to się ustami będziemy dmuchać. A jaka fajna? A do tego jest taka pompka i się pompuje tą piłkę. No to super. Bo Paweł tam. Pompować? A podajesz mi zakupy, czy nie? No. Nie, jak podajesz zakupy, to później napompujesz. No. Bo Paweł tak oglądał to w sklepie, bo jedno opakowanie było otwarte i mówi, no jest tutaj coś, ale jak to tu ustami się pompuje? Ale dobra, trzymaj to. Więc te batoniki, później ci pokażę, dobrze? Krakowską szynkę, tą kiełbaskę. Aha, bo wam mówiłam o tym, że kiedyś, że ja ostatnio nie mam fazy na słodycze. Nie ciągnie mnie do słodyczy. Kiedyś to naprawdę mogłam jeść słodycze, te pączki wiecznie kupowałam, jadłam te pączki. I naprawdę codziennie mogłam zjeść jednego pączka, mogłam, no te batonika jakiegoś codziennie, a teraz naprawdę, ja kupię i to wszystko leży, jak nawet ciasto upiekę, to ja zjem kawałek takiego świeżego ciasta, a potem mnie nie ciągnie. Nie mam smaka, nie mam ochoty, później ci to napompuję, nie teraz. Nie mam ochoty w ogóle na słodkie ostatnio, nie wiem, co się ze mną dzieje, naprawdę, nie wiem. Wzięłam chyba trzy, tak, ale nie pompuj, bo mnie zagłuszasz, poczekaj chwilkę. Trzy takie batony wzięłam waniliowe, takie wiecie, serek, taki waniliowy z polewie czekoladowej, to wzięłam trzy takie, to z lodówek, na lodówkach to było. Też wzięłam pizzę, ten spód do pizzy, bo jak ostatnio zrobiłam tą pizzę, to była tak przepyszna ta pizza. No. Laura to tak jadła, aż jej się uszy trzęsły, więc mówię, wezmę i też... I paszeciki tak samo. I paszeciki też, i też zrobię. Też te takie paluszki dla kotów, takie przysmaki, wiecie, paluszki takie do jedzenia. Tu jest rama jeszcze jedna. Jedna cytryna. O, tutaj też mam właśnie te batoniki, one mają czekoladę w środku i też orzechy ziemne, migdały, czekolada deserowa, pistacje i miód i one mają pod spodem tą polewę czekoladową. Tu też wzięliśmy jeszcze jedną taką paczkę. Jaka jedna jest jeszcze jeden. Kiełbasę wzięłam tą podwawelską, ponieważ chciałam kupić kiełbasę białą do żurka, ale nie było, więc będę kombinowała. Tak, więc będę kombinowała zupkę ala biały barsz, taką z kiełbasą. Broków wzięła. Kiełki brokułowe wzięła sobie Amelka, takie. A, to chyba pokazywałaś jeszcze tam drugie. Tak, to są rzodkiewki, a te brokułowe. Serek z truskawkami. Nie no, nie, po co to liżesz? To jest brudne. Orzeszki. Tutaj Laura sobie chciała. Kolejny batonik, właśnie ten waniliowy. Ja podjadałam trochę. Kiełbasę śląską, tą czerdam. Czederam, Boże. Tą ona jest z tym serem białym. Z serem żółtym. Ona jest bardzo dobra, ostatnio ją kupiłam. Naprawdę jest bardzo dobra. Więc wzięliśmy jeszcze jedną. Rama, a to już pokazywałam. Tutaj jeszcze bułeczki, kajzerki z serem żółtym, takie wiecie, tu też parę sztuk wzięłam. Krajanka, ten biały ser, ja wiecie co, już zmęczona jestem. Biały ser, krajanka, półtłusty. Śmietanę 18. Olej 2 litry kujawskiego, nie było żadnej promocji ani nic, to wszystko tak? Karton dla kotów do zabawy. Proszę bardzo. O, już Pusia siedzi. Mleko łaciate.
to mam tylko, mam dwie sztuki do lodówki, a resztę mamy tam w tej lodówce drugiej. Była promocja przy zakupie 12 sztuk za 3,50 w kartonach. To wzięłam, całą kartę wzięliśmy, 12 sztuk, ale to tylko dwa do domu, a resztę to leży tam, bo później nie mam gdzie tego, wiecie, trzymać wszystkiego. Ten papier Queen toaletowy, on jest według mnie najlepszy, najbardziej wydajny jest według mnie. Właśnie ten, tak mi się daje. Najbardziej jest wydajny, uważaj, według mnie. No Laura, my w zakupie, jak robimy w Biedronce, przeważnie z Pawłem, to zawsze Paweł bierze te kartony, bo potem jak tnie drzewo na krajzece, to on te kartony, w te kartony układa drzewo i potem karton na kartonie pod zadaszeniem i są fajnie poukładane, a potem taki karton sobie przynosi, czy tam do kotłowni, czy do kominka, przyniesie, poukładać, posegregować i taki porządek sobie utrzymuje w ten sposób. Cztery puszki wzięłam dla kotów. Te. Ale nigdy nam nie daje dla kotów. Co nie daje? A, kartonu? A po co ci to? No one się pobawią, potem im się odechcewa. Te kartony są za duże. W sosie... Nie wiem. Aha, z wątróbką i wołowiną. To wzięłam cztery takie puszki. Tu jest jeszcze? Tu jest właśnie jeszcze jedna. Balsam taki oliwkowy. Wzięłam. Tak, to do, generalnie to Paweł sobie wziął ten balsam, bo strasznie mu ręce popękały tutaj, dłonie, aż mu się krew tutaj leje po prostu. I ja mówię do niego, weź sobie ten oliwkowy, on jest tłusty, dobry, bo te kremy do rąk, a balsam, no to jest to samo praktycznie, ale oliwka to będzie taki najlepszy, to mu ten wzięłam, powiedziałam, żeby sobie wziął. Miałam nie kupować mięsa w Biedronce, ale że jutro mam gości tak nieplanowanych, niespodziewanych, więc wzięłam, bo nigdzie już bym dzisiaj o tej godzinie nie kupiła, więc wzięłam kilo schabu, nie kilo, znaczy wzięłam paczkę taką schabu, kilo 20 prawie. No bo gdzie ja teraz pojadę o 19? Już wszystko wiecie, pozamykane. Dwie takie mąki, tu już wezmę tą drugą, mąki te, takie tortowe, żebym też miała, bo to się wiecie, zaraz też przyda. No to jest druga śmietana, bo wzięliśmy dwie. KitKat, płatki, jakaś właśnie nowość, tego jeszcze nie jedliśmy, dzieciaki nie jadły, więc wzięliśmy takie właśnie płatki, żeby spróbować. One kosztowały około jakoś 12 zł chyba. Weź to, Laura, bo to zaraz się wybrudzi. To się zaraz wyleje. Co to jest to? To Amelka sobie wzięła jakąś taką bułkę, nie wiem, z pieczarkami czy z czymś. Nie wiem, z czym to jest. Musztardę. Taką wzięliśmy, tą Develej. Pociągnęłaś czy wcisnęłaś? Pociągnęłam. Pociągnęłaś? Mhm. I zamiałczał. Aha, no zobacz jeszcze raz. Może to trzeba jakiś czas ten. Ale za pierwszy raz pociągnęłaś i samo zamiałczało. Mhm. To może to jakiś czas musi być, żeby to zamiałczało. Jakiś odstęp czasu? Nie wiem. Musztardę tą taką tej firmy. Develej. Dlatego. Kremska. Bo takie. No. Mieliśmy smakołyki i się skończyły. Mm-hmm. A mieliśmy paluszki pomarańczowe. Mm-hmm. A takie. A skończyły się paluszki? Są jeszcze. No, jeszcze trochę. Ale w ogóle te jak koty to uwielbiają. I zawsze musimy, wiecie co, chować. Laura, musisz przynieść ładowarkę. Chować musimy. Do szafy gdzieś, bo jak się dorwą w nocy do tego, to wszystko zjedzą naraz. Bo dlatego. Laura, musisz przynieść ładowarkę, bo mi telefon się rozładuje z góry. Zaraz. Zaraz pani mi bateria. Podpaski takie jeszcze jedne wzięłam. Mogę dalej pokazywać? No dobra. Dobra. Muszę się zapytać, bo to moja pomocnica. Włoszczyznę. Tutaj kolejne są. Kolejna puszka, bo wzięłam cztery sztuki takiej puszki. Tutaj jest jeszcze jedna rama, jakaś chyba promocja była. Paweł lubi te ramy, to kupujemy, kupuję. Nesquik, płatki do mleka Nesquik, bo to Laura to tylko Nesquika, to tylko je. Tylko to, naprawdę ona żadnych nie chce, może tamte spróbuje, ale tak to nie chce. Tutaj jeszcze mamy marchewkę dla królików.
się stało? Poczekajcie, muszę iść. Już jesteśmy, bo przecież tam Laura sobie nie mogła poradzić. Dlatego no. Były tylko takie smakołyki pomarańczowe. Tak. To wziąłam te, bo niebieskie mieliśmy wcześniej, a paluszki pomarańczowe to teraz wzięłam... Na zmianę. Wzięłam, tak. Dla kotów. Pomarańczowe. Z kurczakiem, smaczki, chodzi o te smaczki. A niebieskie paluszki. O, już tutaj siedzi jeden smaczek za tobą. Dobra, lecimy dalej. Dalej, płyn taki do micelarny. Ketchup. On jest bardzo dobry, ten ketchup z Biedronki. Płyn do naczyń, też tego sobie wzięłam. Chociaż ostatnio kupiłam Ludwika w tym wiejskim sklepie u nas. Dawno go nie miałam. On jest bardziej wydajny, ten Ludwik. Trochę droższy, ale bardziej wydajny. I taki wzięłam napoleoński majonez, bo do sałatki potrzebuję na jutro. A winiary po prostu nie było, a wolałam wziąć ten niż kielecki, bo kielecki to jest sam ocet, nienawidzę go, więc wolałam wziąć ten mosso niż kielecki, bo a tak to zawsze winiary, ale nie było. I chlebek ten fitness, on jest przepyszny, wszyscy go bardzo lubią. A ta chyba do pracy. Ale i torebka, bo Paweł to jak chodzi do pracy, to sobie tam w reklamówce nosi tam jakiś tam, wiecie. Termos. To już pokazywałam. Termos wkłada i tak dalej. Pokazywałam maseczkę. Wszystko? Siśko? A możemy pokazać. Dobra, nadmuchamy to i wam pokażemy jeszcze tą piłkę. Napompowaliśmy tą piłkę i ona wygląda tak. W miarę to taki jest, zobaczcie. No takie w miarę duże. I taka śmieszna jest. Co? No jak głowa, faktycznie taka, no śmieszna jest. Trzymaj. Trzymaj. I do tego, słuchajcie, nie mogłam się ogarnąć, bo wiecie, bo nie było instrukcji ani nic. Zaraz wam powiem, jaki to był myk. Bo tak, o ja to tylko schowam. Bo tak, tutaj jest pompka. Ja mówię, jak to napompować? To jeszcze do Ameryki mówię. Tu powinno coś być, żeby to włożyć tutaj o, w tą dziurę. No, tak mi to wygląda na to. I tak oglądam tą pompkę, oglądam tutaj w pudełku, nic innego nie ma. A tutaj jest taki dziubek, który się otwiera. I w środku jest taka igła. I tą igłę się nakręca na to. Jest taka igła i się to wbija mocno, tylko trzeba to wbić mocno w ten otwór do samego oporu, żeby dotrzeć do tego balonu tam do środka. Bo jak do połowy trochę dałam, to nie szło, tylko do oporu. No i pompujemy. I ten, schowaj tą piłkę, schować to trzeba w razie co, żebyś nie zgubiła tej igiełki, bo jak ci powietrze zejdzie, to już drugi raz nie napompujemy tego bez tej igiełki, słyszysz? To trzeba, tak, trzymaj, schowaj to gdzieś. Tak, no i dla zainteresowanych na zakupy wydaliśmy 450 zł, jakby kogoś to interesowało, bo nieraz chcecie, żebym mówiła wam ceny. I dostaliśmy voucher do wykorzystania na zakupy z kartą lub aplikacją o wartości 20 zł od 15 do 18 stycznia. No więc, a że teraz są ferie, to ja do Biedronki praktycznie już nie będę jechała, bo nie będę miała po drodze, chyba że tam w weekend czy coś. To nie skorzystam, a specjalnie jechać to nie wiem, czy skorzystam, zobaczę. W każdym bądź razie to takie zakupy. Za dzisiaj wam dziękuję bardzo, zapraszam na jutro, na jutrzejszego vloga. Życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiamy was, do jutra, pa!